Audycja zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Urodził się pan i wychował w Łodzi, a jest to miasto dla sztuki współczesnej szczególne. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jedno z najstarszych chyba w Polsce, prawda? Muzeum, dokładnie się nazywa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, powstało w Warszawie, Muzeum Sztuki. Muzeum Sztuki. Muzeum Sztuki. Z tradycjami. I filmówka, najstarsza szkoła filmowa właściwie na świecie, tak się mówi, ma tak? 75 lat już. I dlaczego to przywołuję, bo tam się pan urodził, wychował, tam pan też nasiąkał tą atmosferą, która w Łodzi jest. I chciałam zapytać, czy właśnie to, że i sztuka współczesna, nowoczesna w Łodzi jest tak bardzo promowana i prezentowana, i że ta filmówka spowodowała, że maluje pan obrazy, jest pan malarzem abstrakcyjnym, współczesnym, ale też kręci pan filmy. Nie wiem, na ile ta szkoła filmowa wywarła na mnie wpływ. Na pewno przyjaźnie takie z lat młodzieńczych, zanim przyjechałem tutaj na studia do Gdańska. Dużo się czasu spędzało z towarzystwem operatorsko-reżyserskim w Akademiku na ulicy Piotrkowskiej. Jakieś wspólne też działania były, jakaś tam pomoc na planie czasami. Może to w jakiś sposób wywarło, ale dosyć późno sięgnąłem po ten medium wideo. To były lata, myślę, że w połowie 2005-2004. Tak świadomie, że zacząłem łączyć to z malarstwem. Logiczna konsekwencja rozwoju artystycznego? To raczej sięgnięcie po inne medium i jakby wmontowanie w obraz bezpośrednio. To był pierwszy jakby taki cel, a potem były już takie pokazy równoległe malarstwa z projekcjami, powiedzmy obok, gdzieś w przestrzeni. No i to do dzisiaj kontynuuję, które te obrazy jakby uzupełniają tą moją myśl jakąś taką abstrakcyjną. I obserwację świata, światła, ale te prace wideo to no w jakiś taki bardziej sposób uniwersalny to traktuję i też, chociaż są przedstawiające, no bo widzimy właściwie tą materię ludzi często, przyrodę, to jest to świat przedstawiający, ale jakoś próbuję uciec od tego. I o ile w malarstwie, w swoim malarstwie pan eksperymentuje z formą, z treścią, z farbą, to zaraz w ogóle będę chciała, żeby pan o tym więcej opowiedział, o tyle w tych swoich realizacjach filmowych jest pan taki bardzo, powiedziała, klasyczny, ale też właściwie jest to odbicie malarstwa, bo ma pan zafiksowany obraz, jakby kadr jest na sztywno
i w ramię. W ramię jakby, prawda? Mhm. Czyli jak obraz. A wszystko, co się dzieje, dzieje się w obrębie tego. I to, to jest też ciekawe, ten pana film Herbata dla Bruegla. Mhm. Kręcony tutaj na Morenie w 2009 roku. Taki gest ewidentny był do malarstwa Bruegla. No i tak zatytułowałem wprost, tak jakby hołd temu malarstwu. To było całkowicie improwizowane? Całkowicie. To było jakby, to była moja obserwacja. Nawiązuje w pewnym sensie do tych obserwacji Bruegla. Symbole, tam kościół się pojawia. Także ci bohaterowie nawet nie wiedzieli? Nie, nie. Oni do dzisiaj, no chyba, że... Nie, właściwie nie wiem, czy w Trójmieście, w Gdańsku miałem pokaz tego filmu, chyba nie. Także nie mieliby okazji. Ale też i wystąpił pan jako aktor, czy bohater, czy jako jakiś mężczyzna, artysta w filmie Czarne Słońce. A to był, to była taka rejestracja procesu, powstawał cykl obrazu, który później pokazywałem w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. To była rejestracja jakby tego procesu, jak powstają te obrazy. Też może się dla niektórych wydawać dosyć dziwny, bo były obrazy maczane, były w kałużach. Sposób jakby wypalania, potem szlifowania, dosyć taki drastyczny, jak na traktowanie podobrazia. To jak już jesteśmy przy filmach, to zapytam pana też o ten film, który pan robił w Chile, tak? W Santiago. Ten film Monumentos, tak? Pomniki. Mhm. Pomniki. Leciałem do Chile na wystawę do Valdivii w 2019 i zrobiłem taki przystanek w Santiago. To był okres taki gorący, bo były zamieszki, tam mnóstwo ludzi ginęło i no taką, powiedzmy, rejestrację tego mojego spotkania z tymi protestami. Ja wszedłem w to jakby głębiej, ale nie chciałem pokazywać tych drastycznych ujęć na filmie, tylko pokazałem to jakby z takiej strony bardziej plastycznej. Mhm. Ja opisałem to wierszem Różewicza. Nuestros monumentos son ambiguas en forma de foso. Nuestros monumentos están en forma lágrimas. Nuestros monumentos estaba construyendo bajo tierra topo. Nuestros monumentos formado de humo. Van directo al cielo. Nasze pomniki są dwuznaczne, mają kształt dołu. Nasze pomniki mają kształt łzy. Nasze pomniki budował pod ziemią kret. Nasze pomniki mają kształt dymu. Idą prosto do nieba. Ja się inspiruję generalnie tym, co mnie otacza. Przyroda, jakieś działania, zjawiska, które spotykam. No właśnie, i tak przeszliśmy do obrazów. Zaczął pan od pejzaży, ale zaczął pan z tymi pejzażami eksperymentować, prawda? Redukować może. Redukować? Redukować do takiej formy jakby czystej, podziału jakiegoś. Jakby wyrzucać wszystko, co zbędne, upraszczać, tak? No, jakby pozbywałem się jakby takich czytelnych form. I sprowadziłem tam, na przykład w tym obrazie, to jest... Ten w Złotej Ramie, tak? Ten w Złotej Ramie to był taki pierwszy, on jest 90 bodajże 5 roku, albo 6, chyba już nie pamiętam. To było na zasadzie takiej redukcji, że powstawały takie obrazy, które były przedstawiające centralnie i wokół były składane z takich małych formatów, wokół obudowywane.
takim prostym jakby komentarzem jest najczęściej, że to, no to każdy to potrafi, nawet dziecko. Nie? To lubię te komentarze właśnie tego typu. No ale to jest klasyk, ale jest dużo więcej ich. Nie? Znaczy ja często spotykam jakby na swojej jakby drodze twórczości. No bo to są takie nieoczywiste formy, tak jak tutaj jest ten obraz, to jest też... Ten tu? To jest 2005, cykl palety i to jest też pierwszy obraz, bo ja tutaj, to co pokazujemy, to jest dużo takich prac jedynek, które zostawiam jakby w domowej kolekcji i no i one są, ich się nie pozbywam. To jest zapoczątkowujące, powiedzmy, dany cykl. Bo kiedy mówiłam o tym, że pan eksperymentował i chyba do dzisiaj eksperymentuje, to miałam na myśli to, w jaki sposób pan przygotowuje farby, a nawet sam je w jakiś sposób preparuje, czy nawet wymyśla, prawda? Z jakichś Tak. Ja szukam jakby własnych spojów, dużo eksperymentów w tym jest i farby przemysłowe przede wszystkim. Stosuję, no, z których jakby takich czystych, tutaj są, no, stosuję czysty pigment, powiedzmy, z których potem się robi farby. Fascynuje pana natura. Zaczął pan jakby swoje malowanie od pejzaży, ale właśnie jakby rozwijając je w takim kierunku coraz bardziej abstrakcyjnym. I właściwie się zastanawiam, czy ta natura, która pana tak fascynuje, czy to są te widoki na zewnątrz, czy to jest te wszystkie zjawiska fizykalne, które temu towarzyszą? No to na pewno o fizykalnych, no to niewiele jestem w stanie powiedzieć, bo nie. No ale tam, nie wiem, gra świateł, barw, no to, prawda, to jest to, te wszystkie zmiany. To są te naturalne, prawda? Których... Tak, no i to jest natura, ale też i te zjawiska takie właśnie optyczno-fizyczne, prawda, fizykalne. No to tak, no to próbuję to rejestrować, jeżeli chodzi o filmy, pewne zjawiska. Jeżeli chodzi o malarstwo, no to na pewno mnie inspiruje przyroda i te zjawiska i kolory, które wszystkie właściwie funkcjonują w przyrodzie, tylko kwestia jakby zoomu, czyli sprowadzenia jakby swojej koncentracji do jakiegoś tam fragmentu albo większej przestrzeni. No właściwie może paść takie stwierdzenie, które też już pewnie wielokrotnie padało, że nie ma jako takiej abstrakcji, to wszystko to jest realizm w pewnym sensie. Jakiś fragment, no to tak ja do tego też jakby podchodzę. Nie? No. Ale panie Arkadiuszu, pan sobie siebie jako artysty nie wymyślił, prawda? To wszystko jest jakąś logiczną konsekwencją rozwoju twórczego, prawda? No tak. No ja zawsze mam jakąś koncepcję do danych prac i to wszystko mogę... Jakby nigdy tego nie robię, nie określam, nie opisuję przy wystawie, bo twierdzę, że to jest jakby to jest nadbudowanie i często widzę współcześnie wykorzystywane, że dużo treści się pojawia, a brak formy w tym w całym przedstawieniu w malarstwie. Więcej jest opisu i ideologii niż sztuki w tym wszystkim. Często się tak zdarza. No to jest bardzo popularne teraz w tych mediach wszystkich no ale być może niektórzy to lubią. Może sam opis jest ważniejszy niż dzieło sztuki. Albo lubią, żeby im powiedzieć, co mają zobaczyć, no. Albo co mają myśleć, prawda? No tak. Tylko... Bo sztuka abstrakcyjna nie jest łatwa. Wymaga unikania pokusy, żeby to jakby do bólu wszystko obnażyć, że to jest właśnie to, a nie coś innego, prawda? To chyba tak nie musi działać. Nawet nie powinno. No, nie wiem. Nie, są różne założenia. Każdy jakby stosuje swój klucz, powiedzmy. A jaki jest pana klucz? Mój jest jakby czysty w postaci koloru i
czysty, w sensie nie jest skomplikowany. Nie, ja no, tak rozumiem. Że wystarczy, tak jak tutaj widzimy, nie wiem, umieścić tam w tamtym obrazie pomarańczowym dla mnie pigment, ograć go jakby jeszcze tym dodatkowym światłem w postaci mikrokulek i jakby zamknąć. A całe zjawisko dzieje się wewnątrz tego obrazu, czyli w tym pigmencie, który jest umieszczony między taflą jedną a drugą pleksji. No i tutaj takie raz, że to światło też buduje, jak się przebywa z takim obrazem, naturalne, zewnętrzne temperaturę tego obrazu. Ale tu dochodzą jeszcze takie zjawiska, że kompozycje, ten pigment się sam jakby przemieszcza od temperatury, która panuje na zewnątrz. Są takie okresy, że to całkowicie jakby nie widać tych ubytków. Nie? Też jak obraz wisi na ścianie, to on odbija przestrzeń, która jest jakby wewnątrz, czyli pokazuje tą naturę, która panuje wokół, czyli wnętrze pomieszczenia. Tam meble, powiedzmy ludzie, którzy się przemieszczają. Ale te prace, one właściwie, można o nich powiedzieć, że żyją. Prawda? Bo jeśli one są tak zmienne i zależne też od tego, co się dzieje wokół, i światła, i jakoś temperatury, no reagują. To one są w jakiejś relacji ze światem. Są. We wczesnej młodości przyszło panu do głowy, że będzie pan malarzem abstrakcyjnym? Nie wiem, czy abstrakcyjnym. No, że się nie planowałem tego, że będę się wyrażał w sposób jakby tam, że to jest mój cel, żeby malować obrazy abstrakcyjne. Ale malować pan lubił, tak? No tak. No, to była no, taka szkoła normalna, akademicka. Malowałem realizm, taki dosłowne studium. Też dużo czasu spędzałem w plenerze i jakby istotą w malarstwie jest kolor. A gdyby miał pan rozwinąć zdanie zaczynające się od słowa sztuka? W moim przypadku to jest sposób na życie. Audycja zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.